Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie ministrze, na czym rząd opiera swoje twarde, jak rozumiem, przekonanie, że z obwodu kaliningradzkiego wkrótce mogą chcieć przedostać się do Polski tysiące nielegalnych imigrantów? Panie redaktorze, gdyby dwa lata temu powiedział panu, że z Białorusi będą do nas płynąć Kurdowie, Afgańczycy, Jemeńczycy, Kubańczycy, to pan by mnie pewno wyśmiał i byłbym gwiazdą internetu, gdybym zaczął coś takiego mówić. My po prostu widzimy, w jaki sposób działa Władimir Putin, widzimy, jak działał na Białorusi, widzimy, że mamy tą stronę zabezpieczoną i mamy przesłanki ku temu, żeby twierdzić, że taka sytuacja może także zdarzyć się w obwodzie kaliningradzkim. Szanowni Państwo, no, Władimir Putin prowadzi wojnę. Wojnę tą taką klasyczną na Ukrainie, a hybrydową chyba z całym światem, a na pewno ze swoimi sąsiadami, państwa bałtyckie, Polska, kraje dawnego bloku wschodniego. Znaczy zdajemy sobie sprawę, że dąży do destabilizacji państwa i my musimy być przygotowani na różne warianty. Ale to jest jakaś konkretna wiedza wywiadowcza, panie ministrze? Znaczy, proszę sobie... Czy kwestia samych lotów, no bo to są... Czemuś te loty służą, fakty. Prawda? Jeżeli istnieje ryzyko, że może dojść do zagrożenia granicy strefy Schengen z tej strony, to my jako Polska, jako kraj graniczny musimy temu przeciwdziałać i my temu przeciwdziałamy. Ja chciałem podkreślić jedną rzecz, że planowaliśmy od dawna budowę perymetrii na granicy rosyjskiej, no bo to jest granica Unii Europejskiej, to jest granica Polski. Czyli powiedzmy tej to jest państwo elektronicznej wrogie, zapory. Tak, elektronicznej zapory. Natomiast podjęliśmy także działania o postawieniu tej zapory z drutu ostrzowego. Robi to w bardzo szybkim tempie wojsko. To na jakimś etapie? Wojsko zaczęło tydzień temu to robić i no jest już postęp prac. To jest fizycznie, codziennie przybywa te zapory. Natomiast w przeciągu najbliższych 10 miesięcy chcemy mieć tą zaporę perymetryczną, elektroniczną, czyli cały system kamer, cały system czujników, wykrywaczy ruchu, wykrywaczy ciepła. No to już nie chcę wchodzić w technikalia. 10 ale to miesięcy, ta perymetria będzie gotowa, tak? No ale póki co, panie ministrze, to ona jeszcze nie jest ciągle gotowa na wschodniej granicy, prawda, z Białorusią. Po 11 listopada będziemy odbierać pierwszy odcinek. Myślę, że do końca listopada także mediom i także opinii publicznej zaprezentujemy, w jaki sposób to działa. Podatnik ma prawo wiedzieć, na co wydaje pieniądze. Czyli do końca listopada gotowa perymetria na granicy z Białorusią. 10 miesięcy będzie na granicy z Rosją. W okolicach 15 listopada powinniśmy rozstrzygnąć oferty. Znaczy te oferty powinny spłynąć i będziemy podejmować decyzję o wyborze wykonawcy. A czy już teraz, panie ministrze, są jakieś sygnały, jakieś zwiększone liczby nielegalnego przekroczenia tej granicy? Na razie nie mamy tego typu zanotowanych zjawisk. Niemniej jednak no, musimy tutaj dmuchać na zimno i być przygotowani na czarne scenariusze. Tak jak powiedziałem na początku. No, dwa lata temu, gdybym powiedział państwu, że będą masy nielegalnych migrantów pochodzenia niebiałoruskiego płynąć przez granicę białoruską, byłbym wyśmiany. Dzisiaj jest to realne zjawisko, przed którym musimy się bronić i przed którym bronimy się skutecznie. To, panie ministrze, zmienimy temat. Trwa protest służb mundurowych. Jutro będzie taki fizyczny protest, manifestacja przed kancelarią premiera w Warszawie. Policjantów Straży Pożarnej, Straży Granicznej chcą 20% podwyżek płac w przyszłym roku. Czy możliwe, że rząd spełni te postulaty związkowców protestujących? Chciałem podkreślić, że rząd w przyszłorocznym budżecie planuje ogromne wsparcie społeczne związane z wojną na Ukrainie, związane z kryzysem energetycznym. Zdajemy sobie sprawę, że cały świat ogarnął kryzys paliwowy, energetyczny, że te ceny poszybowały, że pojawiła się w związku z tym ogromna putininflacja. I dla mundurowych na więcej niż zapowiadane 8% nie wystarczy. My nie możemy zrobić innych rozwiązań dla mundurowych niż dla całej sfery budżetowej. Ja tylko przypomnę, że ten, który dzisiaj podgrzewa emocje, mianowicie Donald Tusk, zamroził na długie lata waloryzację wynagrodzeń w strefie budżetowej. Zamroził na długie tego lata. Protestu. Ja tylko mówię, że... Chyba on związkowców nie namawia do tego. Ale znaczy on podgrzewa atmosferę cały czas, Donald Tusk. My zdajemy sobie sprawę, że to Donald Tusk zaczął mówić o 20% waloryzacji
płac, kiedy sam zamroził wynagrodzenie w sferze budżetowej. My dajemy tyle, na ile państwo stać. Zdajemy sobie sprawę, że te najbiedniejsze grupy musimy bronić przed ubóstwem i dlatego waloryzacja emerytur jest na poziomie prawie 14%, a waloryzacja płac w strefie budżetowej na poziomie 9%. Ja rozumiem związkowców, ja rozumiem ich argumenty, ja rozumiem, w jakim są miejscu i często z nimi prowadzę twardą, bardzo twardą, często jest to no, nawet nieprzyjemna rozmowa. Natomiast ten dialog prowadzimy cały czas. Jestem w kontakcie z wszystkimi głównymi centralami i zarówno z Solidarnością, jak i z pozostałymi związkami i wydaje się, że wiele spraw, na którym mundurowym zależało, udało się załatwić. Ale gdyby tak było, to by jutro nie wychodzili na ulicę, to policjanci nie wystawialiby mniej mandatów, co od paru dni deklarują przynajmniej, że robią, więc jak rozumiem, to ma pewnie miejsce. Związki tak tego nie postrzegają, panie ministrze. Związki bronią praw pracowniczych i nie interesuje ich budżet. Nas interesuje budżet, ale także nas interesują sprawy funkcjonariuszy. Panie ministrze, muszę dokończyć ten temat i wiele spraw drobniejszych udało nam się załatwić, które bolały związkowców i o które postulowali. Tam, gdzie była możliwość MSWiA. Ale oczywiście, że tak. Zginęli, tak? Oczywiście, ale jest kwestia także wynagrodzeń tych, którzy są kadetami czy podchodrążymi w szkołach pożarniczych. Oni dostaną nie 400 zł, jak dostawali, bo to były głodowe żołdy, tylko po prostu najniższe wynagrodzenie formacji. Tylko, panie ministrze, myślę, że ważny jest jeszcze wątek perspektywy kryzysu migracyjnego w tej sytuacji i protest Straży Granicznej, jak przypomnę, wojny za wschodnią Przekonany. Policji protestującej, że protest czy to nie jest jednak sytuacja, w której te nakłady powinny być większe? Tak jak na wojsko znacząco bardzo rosną. Ale te nakłady są, bo mają ustawę modernizacyjną, bo były podwyżki wyższe niż w sferze budżetowej w służbach mundurowych w poprzednich latach. I jestem przekonany, że dzisiaj wynagrodzenia w służbach mundurowych są zdecydowanie bardziej atrakcyjniejsze niż w 2015 roku w stosunku do społeczeństwa. Że siła nabywcza służb mundurowych wynagrodzeń jest dużo wyższa. Ale chciałem podkreślić jeszcze jedną rzecz. Ja odnoszę wrażenie, że my po drugiej stronie mamy, jeśli chodzi o stronę związkową, pomimo tych żądań, pomimo twardego stawiania pewnych kwestii, to jednak jest odpowiedzialny partner. Nie wyobrażam sobie w warunkach prowadzenia wojny za naszą wschodnią granicą protestu, który by zdestabilizował pracę służb mundurowych. Jestem o tym przekonany i głęboko w to wierzę. Panie ministrze, Marsz Niepodległości przejdzie ulicami Warszawy 11 listopada, jak co roku. Chciałem przywołać pandemiczny wyjątek, ale nie, też chyba był Marsz Niepodległości zmotoryzowany, a potem się okazało, że też częściowo przeszedł w każdym razie. Będzie wyjątkowo, służby się do niego jakoś szczególnie przygotowują, też w tym kontekście, o którym przed chwilą wspomniałem, tych różnych zagrożeń, jakie mamy dookoła naszych granic. Tu też jakieś ryzyka mogą być z tym związane? Oczywiście, że tak, zdaję sobie z tego sprawę, mogą być ryzyka, niemniej jednak zdaję sobie sprawę, że Polacy mają prawo świętować święto niepodległości. Ale to jakie prowokacje tak jak jakieś? Mogą być prowokacje, mogą być różne rozgrywanie pewnych sytuacji, pewnych haseł. Mogą pojawić się jakieś takie, tak jak pojawiały się na pewne prowokacje na wielu marszach niepodległości po to, żeby tą ideę skompromitować. Ja chciałbym powiedzieć tak, rzeczywiście sytuacja jest nadzwyczajna ze względu na to, że jest wojna za naszą granicą. Zdajemy sobie sprawę, jakich metod chwytać się Władimir Putin, ale przygotowujemy służby i całe państwo na tą sytuację. Jestem przekonany, że marsz będzie bezpieczny. Zrobimy wszystko, żeby ten marsz był bezpieczny. Jesteśmy w kontakcie z organizatorami i jestem przekonany, że intencja organizatorów jest to, żeby świętować w sposób godny, patriotyczny i bezpieczny. Ale to są przypuszczenia pana ministra, że te prowokacje mogą mieć miejsce, czy to jest też jakaś konkretna wiedza, że są przygotowywane? Znaczy, proszę wybaczyć, ale pewne rzeczy nie będziemy mówić, to są kwestie oczywiście, monitorują służby. Zrobimy wszystko, żeby było bezpiecznie. Jestem o tym przekonany, że będzie bezpiecznie na Marszu Niepodległości. Podejmujemy różnego typu działania w tym zakresie. To tak już kończąc ten wątek, ryzyko jest większe niż na którymkolwiek wcześniejszym marszu? Ja nie będę, nie namówił mnie pan, panie redaktorze, do tego, żeby określać jakikolwiek poziom ryzyka. Przygotowujemy się zawsze na czarne scenariusze i
I tylko w ten sposób można zapewnić bezpieczeństwo, przygotowując się do jak najbardziej czarnych scenariuszy. Będziemy działać naprawdę bardzo szeroko. Działamy już bardzo szeroko. Panie ministrze, trwa proces inwentaryzacji schronów. Straż Pożarna ten proces prowadzi, schronów wcześniej zgłaszanych przez władze samorządowe. Na jakim jest etapie ten proces? Czy już dobiega końca? W grudniu powinniśmy mieć pełną inwentaryzację. I panie ministrze, no samorządy mówiły o ponad 60 tysiącach takich schronów. Czy to jest wystarczająca ich liczba, czy jeszcze, jeżeli zostanie okrojona po tej inwentaryzacji, może strażacy uznają, że część pomieszczeń... To nie jest kwestia okrajania, to jest kwestia zidentyfikowania potrzeb, jakie trzeba zrobić i zrobienia pewnych, jak gdyby wyciągnięcia wniosków, przeznaczenia pewnych środków finansowych w przyszłym roku na jak gdyby doposażenie tych elementów, to jest oczywiste, a z drugiej strony... Doposażenie czy budowa? Znaczy nie będziemy w tej chwili budować żadnych nowych obiektów, które nazwiemy schronami, ale zdajemy sobie sprawę, że nasze normy budowlane są bardzo wysoko postawione i wiele obiektów, które nie służą jako miejsca schronienia normalnie, są garażami podziemnymi, są różnego typu takimi miejscami dobrze skonstruowanymi, mogą służyć za schronienia. Będziemy także podejmujemy cały czas działania, żeby ta inwentaryzacja właśnie zidentyfikowała nam wszystkie tego typu miejsca, które w razie potrzeby będzie można zamienić na miejsce schronienia. A kiedy, panie ministrze, Polacy dowiedzą się, gdzie jest takie miejsce, do którego oni powinni pracujemy nad taką aplikacją, ona powinna być już też niebawem gotowa i ta aplikacja, po prostu każdy, kto sobie ją ściągnie, będzie wiedział, gdzie jest najbliższe miejsce, w którym, gdyby doszło do jakichś rzeczy wojennych, mógłby się schronić. To chyba dobry pomysł, żeby w ten sposób informować Polaków. Ale co to będzie za aplikacja, panie ministrze? To będzie zwykła aplikacja, która po włączeniu funkcji GPS pokaże, gdzie są najlepsze. Tylko o schron będzie chodziło, czy jakieś inne też funkcjonalności związane z zagrożeniami? Chodzi o pewne miejsca schronienia. To będzie aplikacja, która także będzie mogła przekazywać informacje o zagrożeniach Polakom. Już nie chcę mówić o szczegółach, na pewno będziemy... Ale w tym roku, jak rozumiem, będzie dostępna, tak? Pokażę, jak zrobimy to. Ale to jakikolwiek jest zaczepienia, panie ministrze? No właśnie, powiedziałem, że jak zrobimy, to pokażemy. Naprawdę, no nie chciałbym dzisiaj ogłaszać, kiedy nie znam dokładnego terminu. Maciej Wąsik, wiceminister naszej administracji, był naszym gościem. Dobrego dnia panu ministrowi. Życzę państwu, dziękuję za uwagę. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz zapraszam na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jej gośćmi, czyli programem Ekspres Biedrzycki.
Dzień dobry Państwu, to jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam. Zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Państwa gośćmi dziś generał Leon Komornicki, po godzinie 9.30 Jan Maria Jackowski, senator niezrzeszony, kiedyś senator Prawa i Sprawiedliwości, z którym z pewnością podyskutujemy sobie o tym, jak ludzie spółek Skarbu Państwa mieli wspierać kampanię wyborczą m.in. europosłów Prawa i Sprawiedliwości w roku 2019. Według obozu władzy nie złamano w żaden sposób prawa. Pytanie tylko, czy nie złamano dobrych obyczajów. A jeżeli tak, to czy ktokolwiek w ogóle się w tej chwili tym przejmuje. Ale nie uprzedzajmy wypadków. Na początek kwestie oczywiście związane z Ukrainą. Tam w dalszym ciągu bardzo trudna sytuacja, ale także będziemy z panem generałem komentować wczorajsze słowa wiceministra obrony narodowej, pana Marcina Ociepy, który stwierdził, że w związku z tym, że Rosja nie odnosi zamierzonych sukcesów w Ukrainie, a w ostatnich tygodniach wręcz ponosi porażkę za porażką, no to według ekspertów zapewnia bezpieczeństwo Polsce, ale jak się okazuje, właśnie pan minister Ociepa dmucha na zimne, dlatego że wskazał, że w jego opinii wojska rosyjskie mogą odbudować się w zaledwie 3 lata i wtedy zagrozić również i naszemu państwu. Więc z tego poziomu politycznego przeniesiemy się na poziom ekspercki i zastanowimy, czy rzeczywiście jest jakakolwiek możliwość, która daje szansę właśnie Rosjanom na to, żeby swój potencjał armii i nie tylko armii odbudować w 3 lata. Z kimkolwiek nie rozmawiałam, to państwo też wiedzą, jako nasi stali widzowie, nikt nie daje szans Federacji Rosyjskiej na tak szybką regenerację, nazwijmy to w cudzysłowie. Pytanie więc, czy słowa polityka, wiceministra obrony narodowej, osoby, która powinna zarażać w tej chwili ludzi spokojem, a nie paniką, są na miejscu. Mówiąc krótko, o tym właśnie słowa, że Rosja może Polskę zaatakować w ciągu 3 lat, za 3 lata. Będziemy także rozmawiać o tym, co dzieje się wokół administracji amerykańskiej. Wczoraj także Państwu mówiliśmy o tym, że dziennikarze The Washington Post dotarli do informacji, które miałyby świadczyć o tym, że administracja Joe Bidena namawia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, a także innych przedstawicieli ukraińskich władz do tego, żeby zacząć rozmawiać z Rosją, żeby zacząć negocjacje z Federacją Rosyjską i odejść od tego warunku, o którym wielokrotnie mówił Wołodymyr Zełenski, czyli rozmawiamy z Rosją wyłącznie po odsunięciu Władimira Putina. Takie informacje The Washington Post podał i bardzo szybko Stany Zjednoczone zareagowały na te dość sensacyjne, muszą Państwo przyznać, doniesienia dziennikarzy właśnie. Rzeczniczka Białego Domu natychmiast niemal skomentowała sprawę rozmów z Rosją i jak podkreśliła, Stany Zjednoczone, tutaj cytat, kontynuują stosowanie się do naszej podstawowej zasady nic o Ukrainie bez Ukrainy. Jednocześnie dodała, że administracja rezerwuje sobie prawo, by bezpośrednio rozmawiać z Rosją na wysokim szczeblu o problemach ważnych dla Stanów Zjednoczonych. To miało miejsce w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a nasze rozmowy skupiały się tylko na redukcji ryzyka w relacjach Stany Zjednoczone-Rosja. Czy to jest zaprzeczenie te dotyczące informacji dziennikarskich w sprawie namawiania administracji ukraińskiej do rozmów także z Władimirem Putinem? Nie sądzę, ale oczywiście Państwo mogą w zupełnie inny sposób te słowa rzeczniczki Białego Domu rozumieć i interpretować. O taką interpretację poproszę też za chwilę naszego gościa, pana generała Leona Komornickiego. Jeżeli chodzi, drodzy Państwo, o to, co dzieje się w Polsce, no to w dalszym ciągu szerokim echem odbijają się słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który stał się ekspertem od seksuologii, dzietności i alkoholizmu, uzależnień także. No już nie będę Państwu dokładnie przypominać, bo chyba wszyscy wiedzą, że według prezesa poziom niskiej dzietności w Polsce no to jest odpowiedzialność młodych kobiet, które dają w szyję zamiast zająć się prokreacją. Mnóstwo komentarzy i reakcji, także ludzi, którzy niezbyt często odnoszą się do spraw politycznych, żeby nie powiedzieć w ogóle się do nich nie odnoszą. Odezwała się m.in. Anna Lewandowska, żona Roberta Lewandowskiego, która powiedziała: jestem zła, gdy widzę, że politycy w niesprawiedliwy sposób oskarżają kobiety zamiast dostrzegać realne problemy.
Jako kobieta i matka czuję się bardzo dotknięta ostatnimi wypowiedziami. Anna Lewandowska tak pisze i dodała, że przy okazji właściwie tej sytuacji wyznała, że w przeszłości straciła ciążę i nie godzi się na to, żeby politycy wypowiadali się w taki sposób na temat młodych i tych starszych Polek. Natomiast politycy Prawa i Sprawiedliwości w tym temacie w dalszym ciągu nie zawodzą, drodzy Państwo. Słowa Lewandowskiej skomentował m.in. Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości, kiedyś wiceminister, pełnomocnik także części rodzin w sprawie katastrofy smoleńskiej. I Kownacki powiedział tak. I teraz zupełnie serio, ja nie żartuję. To jest absolutnie dokładny cytat, drodzy Państwo, także proszę uważnie posłuchać. Jak mówimy o poziomie dzietności, to za chwilę są Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Były państwa, które odnosiły sukcesy w piłce nożnej, a kiedy ich zespoły zdobywały puchary, wtedy zwiększała się dzietność w tych krajach, co było widoczne 9 miesięcy później. I to jest recepta polityka Prawa i Sprawiedliwości na zwiększenie dzietności w Polsce. Dodał pan minister, gdyż niestety nie zatrzymał się w tym miejscu, które państwu przeczytałam. Dodał tak. Dlatego życzę pani Lewandowskiej i panu Lewandowskiemu, żeby polska reprezentacja odniosła sukces na mundialu, żeby Robert Lewandowski został najlepszym strzelcem tego turnieju i żeby rzeczywiście ta dzietność była dużo większa. Kropka. I dość, drodzy Państwo. I jeszcze sondaż jeden, kolejny, który pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość, mimo tego, że w dalszym ciągu prowadzi w sondażach, nie będzie w stanie stworzyć większości parlamentarnej. Według ostatniego sondażu dla Wirtualnej Polski PiS może liczyć obecnie na 32% poparcia, Koalicja Obywatelska 26%, Polska 2050 13%, poza podium Lewica z wynikiem 9,6%. Do Sejmów weszłoby także PSL, Koalicja Polska z 6% poparciem, a nie weszłaby Konfederacja, której do przekroczenia progu wyborczego zabrakłoby 6% punktu procentowego, dlatego że w tej chwili według tego sondażu Konfederacja może liczyć na 4,4% poparcia. I jeszcze jedna sprawa od Jarosława Kaczyńskiego, który no, sam siebie przechodzi ostatnio, trzeba to przyznać, tym razem w Ostródzie. Podczas spotkania w Ostródzie prezes Prawa i Sprawiedliwości oczywiście swoje wystąpienie rozpoczął od krytyki opozycji, szczególnie rzecz jasna Platformy Obywatelskiej i powiedział tak. Opozycja miała zapędy, aby państwo polskie istniało, ale nie było rządzone samodzielnie. Wszystko opierało się na wpływach Niemiec i Rosji. Mamy dziś do czynienia z partią polską i partią niemiecką. Dodał oczywiście prezes PiS w swoim stylu. No i w ten sposób daje prawo sobie pan prezes także do orzekania nie tylko kto powinien rodzić, w jaki sposób, kto jest uzależniony, a kto mniej, ale także do tego, kto jest patriotą i prawdziwym Polakiem, a kto nim nie jest. Przyznał też, że jest wykluczony z systemu bankowego, mówiąc, co ja bym robił, gdyby nie było gotówki. To pytanie pozostawiamy otwartym, drodzy Państwo. Ja Państwa zapraszam już na spotkanie merytoryczne, mam nadzieję, a właściwie jestem tego pewna. Generał Leon Komornicki już za chwilę tutaj u nas w studiu. Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно говорив з Беніаміном Нетаньяху, лідером блоку, який переміг на виборах в Ізраїль. Привітав його з перемогою. Обговорили основні аспекти відносин між нашими державами. Я думаю, для усіх зрозуміло, на чому наголошує Україна та які безпекові наголоси робить Ізраїль. Вірю, що можемо значно посилити наші держави, тим більше, що загрози для нас споріднені. Сьогодні окупанти завдали ударів по більш ніж 50 населених пунктах нашої країни. Донбас, Запоріжжя, Херсонщина, Миколаївщина, Харківщина, Дніпропетровська область, ракети, авіація, системи залпового вогню. Всюди відповідаємо. Маємо і потрібні результати, збито черговий російський літак. Отримали і нові системи, які суттєво зміцнюють нашу протиповітряну оборону. Захист українського неба, звісно, далеко не 100-відсотковий, але поступово ми рухаємось до нашої мети. Станом на сьогодні можна сказати, що нещодавня ескалація російського ракетного і дронового терору призвела лише до того, що світ відповідає. Відповідає новою допомогою Україні. Ми зробимо все, щоб до цієї допомоги приєдналось якнайбільше країн. Загалом по фронту наші сили перебувають у стані активної оборони. На деяких ділянках Сходу і Півдня потроху відтісняємо ворога, поступово рухаємось вперед. Донеччина залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів. Вони гинуть сотнями щоденно. Земля перед українськими позиціями буквально завалена тілами окупантів.
Państwa gościem, gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Bardzo mi miło. Pan generał Leon Komornicki, generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku, były zastępca szefa Sztabu Generalnego. Raz jeszcze kłaniam się, panie generale, i zapytam pana od razu, bardzo przepraszam, ale o komentarz w sprawie słów polityka, ale w kontekście wojennym i naszego bezpieczeństwa. Wczoraj wiceminister obrony narodowej w dużym skrócie postanowił postawić tezę, że Rosja jest w stanie odbudować swój potencjał w ciągu 3 lat i wtedy zaatakować Polskę. Po pierwsze, czy pana zdaniem rzeczywiście to jest możliwe, żeby Rosja odbudowała się w ciągu 3 lat? Mam na myśli swój potencjał armii chociażby. I czy pana zdaniem, to może w pierwszej kolejności, odpowiedzialne jest, żeby w obecnej sytuacji wiceminister obrony narodowej no chyba straszył Polaków rosyjską agresją w najbliższych kilku latach? Czy może odbudować rosyjska armia czy swoje zdolności, czy Rosja tym samym także swoje zdolności do prowadzenia kolejnej wojny, bo taki kategoria chyba tutaj pan minister miał na myśli swoją wypowiedź. Oczywiście, że Rosja ma zasoby, ma też i odpowiednie możliwości technologiczne. Nie do końca one mogą być tej najnowszej generacji, żeby odbudować swój potencjał militarny, bo po pierwsze Rosja nie straciła tych zdolności póki co w tej wojnie, którą prowadzi. Więc zdolności militarnych. Zdolności militarnych nie straciła. Rosja nadal te zdolności posiada. Oczywiście wielu, one nie są już tych parametrów, jakie były na początku tej wojny. Natomiast odbudowa zdolności do tego poziomu, jakie miała Rosja przed tą wojną, Rosja potrzebuje. Myślę, że te 3 lata są wystarczające, żeby to się stało. Naprawdę? Tak. Nawet w obliczu sankcji, braku tak, nie zapominajmy, części do tego, żeby... że Rosja sobie już w dużym stopniu zdywersyfikowała te zdolności, czy też sprzedaż surowców strategicznych, jak ropy, gazu, które sprzedaje przecież do Chin, do Iranu, po części także, bo Iran jest pośrednikiem sprzedaży tychże surowców, ale także do innych państw tej części świata. I Rosja nie, jak widać, gospodarka rosyjska nie za bardzo ucierpiała w wyniku tych sankcji, nie cierpi, bo w dalszym ciągu dochody ze sprzedaży tych surowców są znaczące i pozwalają kontynuować tą wojnę, którą Rosja prowadzi w Ukrainie i o Ukrainę. Czy pan ma zupełnie inny obraz widzenia tej sytuacji niż, szczerze mówiąc, większość ekspertów, która twierdzi, że może Rosja nie jest jeszcze na kolanach, ale że jednak te sankcje odbiły się na jej gospodarce i potencjale w ogóle w sposób naprawdę znaczący? To oczywiście może na pierwszy rzut oka tak wyglądać, natomiast my nie znamy wielu istotnych wskaźników i parametrów, które świadczą zupełnie o czym innym. Rosja w związku z tym może dalej tą wojnę kontynuować i tą wojnę będzie kontynuować długo. Ta wojna będzie wyniszczająca głównie gospodarkę ukraińską i Ukrainę, i ukraińskie społeczeństwo. I tak to trzeba widzieć. Dzisiaj na wojnę tą w Ukrainie nie można patrzeć przez pryzmat bitwy pod Grunwaldem czy bitwy pod Wiedniem, bo to nie jest wojna, która kończy się jedną walną bitwą. Jest to wojna w mojej ocenie światowa w dobie, czy też epoce informacyjnej, społeczeństwa informacyjnego, gdzie cała gospodarka światowa, funkcjonowanie także światowego społeczeństwa oparte jest o technologie związane z internetem, z informacją. Właśnie ta informatyzacja praktycznie wszystkich obszarów funkcjonowania gospodarki światowej ogarnęła wszystkie praktycznie przestrzenie. Inaczej mówiąc, ta wojna prowadzona w tej chwili, którą Rosja prowadzi w Ukrainie, ogarnia wiele istotnych przestrzeni rzutujących dzisiaj na stan świadomości społeczeństwa światowego w poszczególnych krajach, na stan gospodarki, na stan także energetyki, tak, to są naczynia i tak dalej. Wszystko jest połączone. I jak widzimy, praktycznie wszystkie przestrzenie funkcjonowania światowego życia, ta wojna dotyka tych wszystkich przestrzeni i dotyka negatywnie. Tu praktycznie rzecz biorąc, nie ma zwycięzców i nie ma zwyciężonych. Praktycznie wszyscy to odczuwają.
wynikają, te konsekwencje. Zresztą widzimy to także po własnych portfelach. Panie generale, to wracając do mojego pytania. Rozumiem, że według pana Rosja jest w stanie się odbudować w ciągu 3 lat. To jeszcze druga część tego pytania. Czy jednak mówienie o tym w tak otwarty sposób przez przedstawiciela władz jest w obecnej sytuacji odpowiedzialne wobec własnego społeczeństwa? Ja myślę, że rzeczywiście tutaj można na ten temat mieć różne oceny. A pan ma jaką? Ja mam taką ocenę, że oczywiście w tej przestrzeni nie powinno się takim sposób, w sposób jawny, takim tekstem, o takich rzeczach wypowiadać. Natomiast to trzeba brać pod uwagę. Bezwzględnie tak. Przygotowywać się. Oczywiście do tego. My musimy brać pod uwagę czarny scenariusz dla siebie, a nie optymistyczny, bo na tym optymistycznym patrzeniu na nasze bezpieczeństwo, mówiąc kolokwialnie, przejechaliśmy się, bo przez 20 praktycznie lat mieliśmy zupełnie inną ocenę Rosji, nieadekwatną do tego, co w tej przestrzeni następowało, a Rosja budowała swój potencjał ofensywny, lokowała swoje dochody praktycznie... Przygotowywała się do tego, oczywiście, i sygnalizowała to, bo prowadzą wojnę w Czeczenii, czy w Syrii, czy też przeciwko Gruzji, czy rozpoczynają, przecież ta wojna się nie rozpoczęła 24 lutego tego roku, tylko rozpoczęła się, jak wiemy, w 2014 roku. To jest jej drugi etap i tak trzeba to patrzeć na tą wojnę. My często na tą wojnę patrzymy w kategoriach tej wojny tylko kinetycznej, która dzisiaj trwa w Ukrainie. I jak dzisiaj wiadomo, tę wojnę Ukraina nie wygrała, ale też tej wojny Rosja nie przegrała. Mamy taki stan. W związku z tym na tą wojnę musimy patrzeć w wymiarze, po pierwsze, geopolitycznym, bo wpływ na tą wojnę mają, jak wiadomo, wielcy tego świata, z jednej strony Zachód, na czele Stanami Zjednoczonymi, dostarczając technikę bojową, do tej techniki amunicję, to wszystko praktycznie. Armia ukraińska walczy dzięki właśnie wsparciu Zachodowi, bo jeżeli tego wsparcia by nie było, armia ukraińska już dawno wojnę tą by przegrała, zakończyła mimo bitności żołnierza ukraińskiego, mimo postaw społeczeństwa ukraińskiego. Tak, ale morale wojny się nie wygra tylko niestety. Oczywiście, to się nie da tego zrobić bez tego wsparcia, jak widać. To wsparcie jest dosyć duże, ale ono jest niesystematyczne. Według mojej oceny ono jest ciągle opóźnione o kwartał w stosunku do potrzeb pola walki właśnie tego, które ma miejsce w Ukrainie. I dzisiaj mamy taką sytuację, gdzie armia ukraińska, prowadząc te działania bojowe na dużym froncie, to trzeba też widzieć, nie możemy patrzeć przez pryzmat jednego kierunku operacyjnego, tego chersońskiego, czy tutaj w kierunku na Łyman i dalej na Swatowo. Trzeba patrzeć na całą przestrzeń tych walk. To jest front blisko 1400 kilometrów. I to armia ukraińska musi na tym froncie prowadzić działania o różnym charakterze. Na kierunku ten Bachmut i dalej na Słowiańsk. Armia rosyjska prowadzi działania ofensywne w dalszym ciągu, posyłając tam kolejne masy żołnierzy, używając masowo artylerii. I na dwóch kierunkach armia ukraińska, która prowadziła działania ofensywne, który wspomniałem wcześniej, w tym kierunku północnym i południowym, w tej chwili te działania osłabły. One nie wynikają z tego, że armia ukraińska nie ma zdolności, ale po pierwsze warunki się klimatyczne zmieniły, pogodowe, teren się stał nieprzyjazny do prowadzenia działań ofensywnych, a z drugiej strony armia rosyjska wzmacnia obronę, przeszła do obrony, uczy się tej obrony, uczy się organizacji systemu ognia, i tym samym przygotowuje się do ostatecznego zatrzymania tych działań ofensywnych armii ukraińskiej i zamrożenia na okres zimy tej wojny na tych zajmowanych obrzeżach. Jeszcze jedną rzecz chciałem tylko jeszcze powiedzieć. Jednocześnie armia rosyjska, i to trzeba też widzieć, o czym sygnalizowałem w poprzednim tutaj naszej rozmowie, ma przewagę w tej przestrzeni strategicznej, oddziaływuje cały czas na całą przestrzeń Ukrainy. Nie tylko, jak widzimy, na armię, ale przecież na społeczeństwo, infrastrukturę krytyczną. I będzie to cały czas robić po to, żeby nękać. Nie ma się co oszukiwać, że Rosja tej przewagi nie ma. Proszę? Nie ma się co oszukiwać, że Rosja tej przewagi nie ma. Przewagi, jeśli chodzi o działania operacyjne, ale w wymiarze strategicznym, oddziaływując na całe terytorium, jednak osłabia społeczeństwo, osłabia gospodarkę i może doprowadzić do katastrofy humanitarnej. I nastąpi już, jak wiadomo, takie możliwości tutaj są sygnalizowane.
zorganizowane, że nawet mieszkańcy Kijowa będą zmuszeni do ewakuacji czy opuszczenia miasta. To będą nawet kolejne 3 miliony ludzi. Dokładnie, może być kolejna fala emigracji. I tu jeszcze też jedno kluczowe pytanie. Już dzisiaj powinniśmy myśleć nie jak wygrać tą wojnę, jak ją zakończyć, ale jak wygrać pokój, pani redaktor? To jest dzisiaj kluczowe pytanie, które sobie powinniśmy stawiać. No dobrze, to co będzie takim czynnikiem, pana zdaniem, panie generale, który w jakiś bardzo jednoznaczny sposób zmienił losy tej wojny, w tym sensie, że zagrałby na korzyść jednej albo drugiej strony? Co byłoby takim czynnikiem dla Federacji Rosyjskiej? Co byłoby takim czynnikiem dla Ukraińców? No i to jest bardzo dobre pytanie. No i z tych możliwości jest bardzo duże. To zależeć będzie, do jakiego stopnia Rosja zostanie osłabiona w tej wojnie. Chinom zależy, jak też mówiłem wcześniej, zależy na osłabieniu Rosji, ale nie na tym, żeby Rosja przegrała. Tak. Tak? Stanom Zjednoczonym. Albo żeby upadła. Dokładnie, tak. Upadła, na tym nie zależy. Mm-hmm. Dlaczego Chinom zależy, by Rosja była osłabiona w tej wojnie? Dlatego, że jej wtedy pozycja Chin w tej przestrzeni geopolitycznej wzrośnie. W jakim kontekście? Właśnie w kontekście ewentualnie zakończenia tej wojny, gdzie Chiny mogą być przy stole negocjacyjnym. I mając tą właśnie Rosję już przy sobie, mówiąc po swojej stronie, jednoznacznie, ta pozycja negocjacyjna będzie silniejsza w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony Stany Zjednoczone muszą nie pozwolić przegrać Ukrainie tej wojnie, bo pozycja Stanów Zjednoczonych przy stole negocjacyjne też by była słabsza. Mhm. I z punktu widzenia także naszych interesów, naszym strategicznym interesie, w racji stanu jest to, żeby Ukraina wygrała tą wojnę, żeby wyzwoliła swoje terytoria i oczywiście w tych granicach przed 2014 roku. Mówiąc także o wyzwoleniu. A więc to będzie zależało od tego, jakim ostatecznie wymiarze zakończy się ta wojna, która chwili trwa i jak będzie silna negocjacyjna pozycja tych krajów, które siądą do stołu. I ważne jest, żeby Ukraina nie była na stole negocjacyjnym, a przy stole. Mhm. Czyli nie było tak, że... No Amerykanie przez cały czas mówią nic o Ukrainie bez Ukrainy. To no, jest tak mówią, tak? Odniesienie się do tych informacji dziennikarskich, które dokładnie mówiły o tym, że administracja Bidena zaczyna nieoficjalnie namawiać Ukraińców do tego, żeby jednak z Rosją rozmawiać i nawet z Rosją pod przywództwem Putina. Czemu w ogóle Zełenski zaprzeczał i powiedział, właśnie, że nie ma takiej opcji. Czyli nie może tutaj według Ukrainy i według mojej oceny także i z punktu widzenia interesów strategicznych Polski Rosja nie powinna być przy stole negocjacyjnym, tak jak na zakończenie... Nie powinna. Nie powinna być tak, jak to było na zakończenie II wojny światowej, że przy stole negocjacyjnym w Jałcie, czy też w Teheranie, czy w Poczdamie nie było też Niemców, nie było Hitlera, tak? Był armią pokonaną, więc czy do tego dojdzie? To jest też kluczowe pytanie, czy Rosja właśnie przy tym stole się znajdzie. W interesie Ukrainy, także naszym, jest, żeby Rosji tam nie było. Żeby Rosja była w wyniku tej wojny, która jest przecież bardzo kosztowna i największe koszty ponosi społeczeństwo ukraińskie i armia ukraińska, żeby tutaj no, po prostu przy tym stole nie było Panie generale, tutaj Rosji. Mamy bardzo ciekawe, wydaje mi się, pytanie od naszego widza, pana Patryka, który napisał tak. No dobrze, Ukraińcy wypchną Ruskich ze swoich ziem i co dalej? No wiecie, to jest to pytanie, które przed chwilą stawiałem. Jak wygrać pokój? No to jest kluczowe pytanie. Bardzo dobre to pytanie jest. To nie rzecz z tym, żeby wypchnąć Ukrainę, Rosję z terenu Ukrainy i wyzwolić te terytoria. Według mojej oceny Rosja nie zakończy wojny. Nawet jeżeli to się stanie, w dalszym ciągu będzie oddziaływać na terytorium Ukrainy, mając takie właśnie zdolności. Cyberatakami chociażby. No ale rakietami, uderzeniami z swojego terytorium po to, żeby nie pozwolić odbudować Ukrainy. Żeby tam panował chaos. Żeby doszło do takiej sytuacji może jak w Syrii. Panie generale, to jeszcze raz. Wybuchła wojna domowa. To jeszcze raz. Żeby Ukraina stała się drugim... Co się musi wydarzyć? Zupełnie hipotetycznie. Żeby osłabić Rosję do takiego stopnia, że ona już wpływać na swoich sąsiadów nie będzie mogła. To jest... No jak to zrobić? No to zrobić. Tu jest to pytanie trzeba skierować do przywódcy Chin. Bo tylko z udziałem... Czyli Chiny i Stany. To dwóch głównych rozgrywających. Dokładnie. Tak? Więc tutaj Chiny mogą odpowiedzieć na to pytanie. Czyli bo Chiny są można w stanie... uprościć i mówiąc, że los tej wojny jest w rękach Chińczyków?
W dużej mierze, w dużej mierze zakończy tak jak jest zresztą i Stanów Zjednoczonych. Tak. To jest z obu stron to wszystko działa. Bo jeżeli Chiny by zgasiły zielone światło dla tej wojny i wstrzymały, nałożyły sankcje na Rosję, co jest praktycznie niemożliwe, bo to jest nie w interesie Chin. Czyli inaczej mówiąc, Rosja nie będzie tak osłabiona w tej wojnie, jak sobie zakładamy tutaj, bo to zależy od tego, przede wszystkim od tego, co zrobią Chiny. A Chinom nie zależy na tym, żeby Rosja przegrała tę wojnę, chociaż nie zależy im na tym, żeby Rosja w wyniku tej wojny wzmocniła swoją pozycję. Mhm. Więc jesteśmy świadkami, właśnie to, co pisał profesor Brzeziński, właśnie koncepcja geopolityczna, wielka szachownica, właśnie tej gry na tej wielkiej szachownicy, które prowadzą w tej chwili wielcy tego świata. Bo wojna w Ukrainie jest wojną o Ukrainę. Bo ona zadecyduje o nowej konfiguracji bezpieczeństwa, nie tylko w Europie, ale także w świecie. To teraz pewnie pana nie zaskoczę i zapytam o perspektywę czasową. Pana zdaniem, jak długo ta wojna może potrwać? Wczoraj generał Koziej, który był moim gościem, powiedział, że według niego jest takie zagrożenie, że to może trwać nawet dekady. W takim sensie właśnie rozmaitych działań, o których pan też wspominał, że to się nie zakończy tak, że wszyscy już nagle będą bezpieczni. No i wracamy znowu do tego pytania, jak wygrać pokój, bo jeżeli nawet jeżeli Ukraina wypchnęła Rosję z tego obszaru okupowanych i otworzyła granicę przed 2014 roku, to ta wojna się nie zakończy. Jest kwestią właśnie teraz. O tym zadecydują, jeszcze raz powtarzam, tak. Stany Zjednoczone. No tak. No, się panie generale, to jak my? Bo będzie trwała długo. I będzie trwała tak długo, jak dostarczana będzie pomoc Ukrainie. Bo to też trzeba ważne. Społeczeństwo europejskie, tym społeczeństwo Stanów Zjednoczonych zaczyna zupełnie teraz zmieniać swoje postrzeganie tej wojny. Prowadzi się też walka polityczna o głosy wyborców. Wiadomo, co się dzisiaj dzieje w Stanach Zjednoczonych. Wybory połówkowe, tak jest. I też i tam Republikanie nawołują do tego, żeby tą wojnę jak najszybciej zakończyć. Stało się to też elementem gry walki politycznej wewnątrz Stanów Zjednoczonych, bo w kontekście tego wysiłku, jakie Stany Zjednoczone ponoszą i gospodarka światowa i tak dalej, w kontekście także pozycji Stanów Zjednoczonych w stosunku do Chin, bo nie zapominajmy, że w obszarze zachodniego Pacyfiku Chiny tam demonstrują swoje zdolności, cały czas to podnoszą ten bębenek zagrożeń w tym obszarze, jeżeli chodzi o Tajwan, i Stany Zjednoczone muszą też reagować na te zachowania. Tam też ponoszą coraz większy wysiłek, nie tylko militarny, w kontekście zaangażowania swojego potencjału, żeby odpowiadać na te demonstrowania, demonstrować swoje zdolności, ale też i finansowy. Panie generale, to teraz zastanawiając się nad naszym losem, my jako kraj, jak w tej sytuacji powinniśmy się znaleźć, jak się przygotować do tego, co może nadejść? Powiedział pan, że zawsze powinniśmy się szykować na najgorszy, najbardziej czarny scenariusz i to jest oczywiste. Co my powinniśmy w tym momencie robić? Współdziałać? Na jakie sojusze stawiać? Jak się też politycznie zachowywać na arenie międzynarodowej? Oczywiście podprogowo pytam pana także o kwestie unijne. Panie redaktor, bardzo trafne pytanie. Właśnie o tym już powinniśmy bardzo myśleć, intensywnie myśleć i czynić wszystko, żeby to, co się dzieje, stało się zgodnie z naszym interesem, naszą racją stanu. Tak, my musimy w tej chwili już myśleć o tym, po pierwsze, żeby zagwarantować Ukrainie, żeby ona była przy stole negocjacyjnym, a nie na stole. To jest po pierwsze. I mówić coraz głośniej tym głosem w imieniu także Ukrainy. Adwokata swoim interesie. To jest po pierwsze. Po drugie, powinniśmy oczywiście dokonać niedaleko idącej, ale także pewnej refleksji strategicznej o potrzebie zmiany doktryny militarnej i strategii obrony Rzeczpospolitej. Ona została przyjęta w 2020 roku, ale tak. Wiele się zmieniło, więc tak uważa pan, że nowelizacja powinna nastąpić, no tak? Jest kwestia może nie tyle strategii bezpieczeństwa narodowego 2020, który podpisał pan prezydent Duda, bo tam się mówi o dosyć istotnym aspekcie, jakim jest potrzebie zbudowania powszechnej obrony państwa, ale w kontekście teraz wykonania do tej strategii bezpieczeństwa, wykonawczą strategią jest strategia obrony militarnej. I tu dokonać daleko idącej refleksji. Po pierwsze, jakiej refleksji? Że nie wolno nam dopuścić do tego, żeby wojna kinetyczna
w obronie Rzeczpospolitej rozstrzygała się naszym terytorium. Mhm. Czyli bronimy granic przede wszystkim. Czy inaczej trzeba pobijać przeciwnika, stworzyć taki system powszechnej obrony państwa i obrony militarnej państwa, który by pozwalał uzyskać siłą zbrojnym poprzez wyposażenie, określoną technikę, uzbrojenie, możliwość rażenia przeciwnika na jego terytorium, w momencie, kiedy on rozpocznie agresję, żeby go tam maksymalnie osłabić i osaczyć, czyli pozbawić go zdolności ofensywnych w takim stopniu, żeby on nie był w stanie wtargnąć na nasze terytorium i żeby tutaj nie doszło do bitwy lądowej, czyli też wojny lądowej, które dzisiaj przeżywa Ukraina, która będzie wyniszczającą, żeby dorobek wielu pokoleń, także pani i każdego z nas, został zniszczony, zdewastowany i także i społeczeństwo ucierpiało. Do tego nie można dopuścić. Polska musi tutaj przewartościować swoje myślenie. Musimy się wyzbyć pewnych kompleksów i oczywiście przekonać musimy do tego naszych sojuszników do takiej strategii. I w związku z tym, jak widzimy, hajmarsy to są nieprzypadkowym uzbrojeniem, bo sięgają bardzo głęboko. F-35 też takie mają zdolności. Też samoloty F-16 zostały nie tak dawno uzbrojone w rakiety średniego zasięgu 370 km i dalekiego zasięgu 1000 km, a więc sięgające głębię strategiczną Rosji. Bardzo ważne. I to jest też element bardzo ważny. Jest odstraszanie, że budując taki potencjał swoich sił zbrojnych, o zdolnościach ofensywnych na terytorium, oddziaływania na terytorium agresora, jednej strony i wzmocniony właśnie, dotykamy kolejny bardzo istotny zabiegania, o co powinniśmy zabiegać, właśnie obecność tu Stanów Zjednoczonych wojsk i tutaj inwestowanie także w naszym kraju w gospodarkę, to są te elektrownie atomowe, bo to wiąże i Stany Zjednoczone mają tutaj swoje też i gospodarcze interesy tym samym. Obecność tutaj wojsk Stanów Zjednoczonych będzie także potykowana tą potrzebą. Jestem bardzo ciekawa, jak pan ocenia tę inicjatywę budowania zapory na granicy z obwodem kaliningradzkim. Moim zdaniem oczywiście trzeba działać wyprzedzająco. Takie zagrożenie trzeba widzieć. Ale pana zdaniem to jest skuteczne rozwiązanie, patrząc na to, co się dzieje na granicy z Białorusią i na ten postawiony jest mur? Na pewno nie ma skutecznych 100% rozwiązań. No, wojna pokazuje, że nie ma. To nie jest takie, że to wszystko mamy panaceum na wszystko, ale jest to powstrzymujące. Demonstrowanie też jednocześnie. A przynajmniej spowalniające. I tak, i demonstrujące państwo, żeby wyrażuje wolę. My nie możemy biernie podchodzić. Nie zapominajmy, że mamy też tutaj, jeżeli chodzi o obód, nie tylko granicę z obwodem kaliningradzkim, czy niektórzy mówią królewieckim, ale mamy też tam 22 kilometry granicy morskiej. No właśnie. I też musimy ją zabezpieczyć. Tam nie wybudujemy, panie redaktor, zapory, a wiadomo, że emigranci przerzucani byli przez Morze Śródziemne. Pontonami. Tak. I też taka możliwość tutaj występuje. W związku z tym musimy na tą przestrzeń Zalewu Wiślanego też zwrócić uwagę. Ale jak się zabezpiecza, przepraszam, ale jestem tutaj laikiem absolutnym. Jak się zabezpiecza przestrzeń morską? No to jest właśnie działanie patrolowe. Czyli patrole tak jest, oczywiście ma Straż Graniczna, tu musi być wyposażona. Nie wiem, czy takie ma zdolności, żeby posiadała takie też ekwipunek, ale też marynarka wojenna. Takie zadanie musi być tutaj, spoczywać na marynarce wojennej. Jak wzbronić właśnie to zagrożenie z tego kierunku? Odcinek 22 kilometry. To jest niebagatel. A Zalew Wiślany ma tam powierzchnię chyba 830 czy 40 kilometrów kwadratowych. Tak? A ta część polska ma 300, też w granicach 380 kilometrów. To jest pokaźny dosyć obszar tego zalewu, który też jest poprzez Cieśninę Pilawską, ale teraz przykopaną tą całą mierzeję, ma też kontakt z Zatoką Gdańską. Także, no i samo Morze Bałtyckie, przecież oni też mogą przerzucać z wodu kaliningradzkiego Morzem Bałtyckim. Morze Bałtyckie, które już by było właściwie wewnętrznym akwenem państw NATO, więc ale na drodze nam stoi Turcja cały czas. Jak długo pana zdaniem? No więc Turcja oczywiście jest to podejście typowo biznesowe, czy ja już nazywam to nawet takie merkantylne, ale takie bazarowe, czy jakieś tam bazaru w Stambule. Na każdej rzeczy chce, czy każdym zjawisku w tej przestrzeni z bezpieczeństwem Turcja chce zarabiać. I zarabia. Jak wiadomo, że na emigrantach tych przerzucanych z Syrii tam, czy z Iraku i tak, Turcja zarobiła prawie 8 miliardów euro, szantażując Europę, że jeżeli Europa nie zapłaci za to utrzymanie czy blokowanie tych migrantów, no to Turcja otworzy to swoje granice i wypnie tych do Europy. No i dzisiaj jest podobnie, może taka sama, ale jest podobna sytuacja, gdzie Turcja nie przystąpiła przecież do sankcji przeciwko Rosji.
też zarabia jakimś części tam na eksporcie zboża przecież, które jest eksportowane z Ukrainy, biorąc udział, partycypują w tym bezpieczeństwie tego sprzedaży tego zboża z Ukrainy. No i Turcja oczywiście jest ważnym tu też łącznikiem między NATO a Rosją i tą jakąś tam rolę spełnia, ale też pod kątem własnych interesów. Nie możemy zapominać także o bardzo istotnym aspekcie, jakim jest flota, tankowce greckie, które Grecja jest też członkiem NATO, które między innymi eksportują rosyjską ropę. Mhm. Też członek NATO. A więc tutaj widzimy, że w tej wojnie jest wiele dylematów, wiele uwikłań, wątków, tak. Które jeszcze nie zostały w sposób jednoznaczny rozstrzygnięte. I sprawa ostatnia, bo nasz kolejny gość już czeka. Jest informacja z ostatniej chwili, właściwie tak można powiedzieć, że Rosja wprowadza sankcje. Rosja wprowadza sankcje przeciwko 74 podmiotom z państw NATO. Rząd Rosji zatwierdził już listę tych organizacji i pochodzą one m.in. z Bułgarii, Kanady, Czech, Estonii, Niemiec, Litwy, Słowacji, Czarnogóry, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i z Polski. Zakazane są transakcje w zakresie współpracy wojskowo-technicznej z firmami z listy. Czy to jest dotkliwe dla państw natowskich, czy to jest tylko element gry informacyjnej i propagandowej Federacji Rosyjskiej? No i zapominajmy, że uzbrojenie w wielu państwach tak zwanych tego bloku w Układzie Warszawskim czy Europie Środkowo-Wschodniej jeszcze posiada na swoim wyposażeniu technikę z tamtego okresu, która jest na licencjach czy też wyprodukowana na technologii sowieckiej. Mhm. No i w części także te kraje korzystały z tych części, które służyły do remontów, napraw. No chociażby nie tak dawno nasze samoloty TU-34 też żeśmy remontowali, przecież naprawiali, serwisowali w Rosji. Mhm. Także to o tym nie wszystkie państwa jeszcze się odcięły ostatecznie od dostępu tych technologii, czyli nie pozbawiły się tej techniki. My już praktycznie też zrobiliśmy, przysyłając chociażby czołgi na wojnę w Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. I to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony Rosja pokazuje, że to, co się stało z Nord Stream 1, Nord Stream 2, wysadzenia tego powietrza, że Rosja przystępuje też do eskalacji, odcinania się od Zachodu i pokazuje daleko idącą determinację, że tak naprawdę nie zależy tutaj na jakichkolwiek interesach z Zachodem, mhm. czy też krajami tym dawnego bloku Układu Warszawskiego. Także to jest kolejny wyraz pewnej demonstracji także na rzecz na jaki użytek? Na użytek własnego społeczeństwa. No tak. To też istotne. Mhm. Nie możemy zapominać, że trwa w dalszym ciągu i będzie trwać. I ona się zaczęła 20 lat temu. Wojna informacyjna, która jest prowadzona także i którą Rosja prowadzi. Pani redaktor pytała mnie, czy tą wojnę Ukraina wygrywa. Tak, wykrywa, ale trzeba patrzeć na tą wojnę też przestrzeń szerzej, czyli europejską i geopolityczną, bo Rosja też będzie oddziaływać i oddziaływuje na te wszystkie zjawiska, które mają miejsce w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. Panie generale, ogromnie dziękuję, dziękuję za to bardzo. Spotkanie i za tę rozmowę. Generał Leon Komornicki, państwa gościem. Zapraszamy już na kolejną wizytę. Dziękuję spokojnego, bardzo. Dobrego dnia, a u państwa bardzo już za chwilę Jan Maria Jackowski. Zapraszam. Padły takie słowa, że my jesteśmy winni za to, że nie przychodzą pieniądze z Brukseli, jakby winni Polakom. Proszę państwa, my nie jesteśmy niczemu tutaj winni. Winni są ci, którzy nieustannie podpuszczali tam, podnosili rękę za różnymi uchwałami przeciwko nam, ale przede wszystkim szczuli, jeszcze raz szczuli. To jest po prostu niesłychane. Nie ma w Europie takiej sytuacji jak ta, która jest w Polsce. Żeby opozycja była antypaństwowa i antynarodowa. Za godzinę potrafiono ludziom płacić jeszcze te 8 czy 9 lat temu. Kilka złotych. 3, 4, nawet ja słyszałem o miejscu, gdzie 2 złote, ale to może jakiś wyjątek. Ale 4, 5 złotych to ja bezpośrednio właśnie w tym okręgu senackim słyszałem. Od ludzi, których znałem. Tak było. Tak było, proszę państwa. To jest ta ciepła władza tego pana. Nie wiem, kto mu pisze te wystąpienia. Czasem się zastanawiam, czy przypadkiem nie gdzieś za granicą. Teraz ten szef jest... Też nie mam dowodów, no. Ale dzisiaj są takie czasy, taka technika, że nawet z Pekinu, bo tam w tej chwili szef jego przebywa, można szybko przesłać. Szanowni państwo, substytut demokracji
To był za czasów rządu Platformy Obywatelskiej. I zasługą naszej partii, zasługą Prawa i Sprawiedliwości, a później Zjednoczonej Prawicy, było to, że mimo takiej sytuacji zdołała wygrać i przywrócić w Polsce demokrację. Tamta władza z góry mówiła, że opozycja nie ma prawa władzy przejąć. My nie mówimy, że oni nie mają prawa przejąć władzy. My tylko tłumaczymy społeczeństwu, żeby tego nie robiła, żeby ich nie popierała. Bo jak ich poprze, to oni przejmą władzę. No nie daj Boże, co się wtedy w Polsce stanie. Państwa gościem, gościem Ekspresu Biedrzyckiej, Jan Maria Jackowski, senator niezrzeszony. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Panie senatorze, jest pan zaskoczony takim strumieniem świadomości, który wypływa ostatnio z prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który stał się ekspertem już nie tylko od kwestii gospodarczych, seksualnych, ale również od, ekspertem od dzietności, ekspertem od uzależnień, jak się okazuje, także związków Polski między innymi z Niemcami. Sugeruje przez cały czas prezes Prawa i Sprawiedliwości, że Platforma Obywatelska to partia niemiecka i że właściwie Platforma chciała uzależnić władzę i w ogóle bytność Polski od Niemiec. Co się dzieje z prezesem Jarosławem Kaczyńskim? Pan go zna lata przecież. Owszem, znam lata, może nie tak blisko, ale w każdym razie to, co do tej pory pojawiało się w rozmowach, spotkaniach w małym gronie i pan prezes Kaczyński ma taki powiedziałbym, temperament gawędziarza, potrafi o różnych tematach mówić, to w tej chwili przeniósł to na forum debaty publicznej i mówi o tym publicznie, w tym stylu. No i też pokazuje w licznych swoich wypowiedziach, jak bardzo oderwany jest od realiów życia codziennego i problemów przeciętnych Polaków. I te wypowiedzi są na to koronnym dowodem. Ja tutaj po prostu, bo należałoby być może polemizować z tymi niektórymi tezami, bo oczywiście nie wszystko, co mówi, jest niezasadne, ale tutaj no, do opinii publicznej trafiają szczególnie te przekazy, które wzbudzają no, ogromne emocje społeczne. Ale nie tylko emocje, panie senatorze, pozwolę sobie przerwać. Przepraszam, to są rzeczy, które są po prostu niebezpieczne z punktu widzenia normalnego funkcjonowania, wspólnego funkcjonowania w społeczeństwie. No są niebezpieczne, dlatego że mamy do czynienia z pewnym działaniem socjotechnicznym, moim zdaniem z premedytacją, polegającym tym działaniu na podkręcaniu bardzo wysokich emocji społecznych, oddziaływania właśnie na te emocje, szczególnie na negatywne emocje społeczne i dzielenia na tych słusznych, niesłusznych, prawdziwych Polaków, nieprawdziwych Polaków, no takiego powiedziałbym zgodnie z zasadą działania dziel i rządź. I to jest uznane przez prezesa Kaczyńskiego jako wygodna metoda uprawiania polityki. Podkręcanie przekazu emocjonalnego, oddziaływanie właśnie w ten sposób, jednych wzbudza w zachwyt, innych, moim zdaniem zdecydowaną większość, w irytację albo w zażenowanie, to jest działanie, które ma właśnie temu służyć, a przede wszystkim odwrócić również uwagę od realnych problemów, jakim żyje przeciętna polska rodzina w Polsce. I to jest metoda w pewnym sensie sprawdzona. Czy ona się sprawdzi również w kontekście tej kampanii wyborczej, którą obecnie w Polsce mamy? Trudno mi powiedzieć, ale na razie sondaże nie pokazują jakiegoś wzrostu poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, a raczej takiego powolnego, ale jednak systematycznego spadku. I widać, że tutaj występy pana prezesa nie przyczyniają się tutaj do poszerzenia bazy elektoratowej tego ugrupowania. To już po komentarzu tym pierwszym. Teraz mam propozycję, żebyśmy nie tańczyli tak jak gra nam Jarosław Kaczyński i zajęli się tymi rzeczywiście realnymi problemami, bo no, wygląda na to, że one rzeczywiście się bardzo mocno kumulują, o czym może świadczyć fakt takich nieoficjalnych wiadomości, które z każdej strony właściwie nam pokazują, że sytuacja budżetowa chyba jest gorsza niż się wszyscy spodziewaliśmy i że nawet władza już przestaje to powoli ukrywać.
mamy informację o tym, że prawdopodobnie zostanie zlikwidowana tarcza antyinflacyjna, to jest raz. Dwa, wczoraj pojawiły się informacje o tym, że będzie kolejna rezygnacja z gigantycznego projektu, w który wrzucono gigantyczne pieniądze, czyli Centralnego Portu Komunikacyjnego. Oczywiście pan Horała jeszcze temu zaprzecza, no ale co ma robić w obecnej sytuacji? Wielu ważnych polityków PiS już o tym mówi, że koniec z projektem CPK. Czy pana zdaniem rzeczywiście świadczy to o tym, że PiS-owi budżet po prostu się nie spina? No z tego, co słyszałem, to jakieś dwa tygodnie temu doszło do poważnego spięcia między prezesem Kaczyńskim a premierem Morawieckim, ponieważ premier Morawiecki zdaje sobie sprawę, jaka jest realna sytuacja, podkreślam, realna, nie propagandowa, sytuacja budżetu, co oznacza to przerzucanie poza budżet gigantycznych środków z różnych tarcz, czy to do BGK, czy do tego Funduszu Rozwoju, czy w jakiś taki sposób kreatywnej księgowości, zamiatanie pod dywan tego olbrzymiego długu publicznego, który został zaciągnięty, ale faktem jest, różnie liczony, ten dług jest po prostu gigantyczny, a przy rosnącej inflacji obsługa tego długu, czyli innymi słowy koszt spłaty, nawet odsetek od tego, jest tak gigantyczny, że po prostu jest kulą u nogi budżetu i możliwości funkcjonowania państwa. I stąd takie nerwowe ruchy rządu. Z jednej strony się mówi, że może będzie reset z Brukselą, jedzie minister Szynkowski tam do Brukseli, że jednak może te pieniądze z KPO, które wpierw były wielkim sukcesem, później były zupełnie niepotrzebnym groszem, 20 groszami, jak mówił jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości, po które właściwie nie warto się schylać. W tej chwili się znowu okazuje, że jednak są to potrzebne środki, a to się mówi o oszczędnościach. Premier się chwalił w ubiegłym tygodniu, że rząd na jednym posiedzeniu w kilka minut ciachnął wydatki tam o 10 czy 15 miliardów złotych, a to słyszymy właśnie to, co pani cytuje, że jednak będzie zawieszenie tych wielkich inwestycji, które miały być okrętem flagowym obecnego obozu rządzącego. A więc to wszystko pokazuje, że ta sytuacja robi się nerwowa. To wszystko w kontekście jednak spowalniającej gospodarki, problemów wynikających ze słabości złotówki, z inflacji, z wysokich cen energii. I w tej chwili widać wyraźnie, że to wszystko są niesprzyjające czynniki, które się kumulują. I co gorsza, one się kumulują w roku wyborczym, bo przecież w przyszłym roku mamy wybory parlamentarne, o które będą decydowały, kto będzie rządził w Polsce w następnych latach. I z tego punktu widzenia rzeczywiście obóz rządzący w tej chwili jest w rozkroku, ponieważ różne grupy, różne podgrupki, różne frakcje mają swój pomysł na ratowanie sytuacji, ale nie zawsze jest to spójne. No przecież widać wyraźnie, że tutaj te przekazy bardzo różne płyną z wewnątrz obozu rządzącego, z wewnątrz, i to od ważnych polityków tego obozu. Także tutaj widać wyraźnie, że mamy do czynienia z pewnym jednak chaosem w tym względzie i brakiem jednej koncepcji, która byłaby konsekwentnie realizowana. To teraz trochę o konsekwencjach tego chaosu, panie senatorze, bo likwidacja tarczy inflacyjnej, która miała być przedłużana jeszcze zgodnie z zapowiedziami rządu, oznacza według ekspertów natychmiastowy skok inflacji mniej więcej do 23%, niektórzy nawet twierdzą, że do 24%, i chociażby paliwo, zwykła 95, ponad 9 zł za litr. To będzie efekt likwidacji tarczy antyinflacyjnej. Czy pana zdaniem rząd pozwoli sobie na taki ruch w roku wyborczym? No i w tej sprawie, pani redaktor, też są sprzeczne komunikaty, bo z jednej strony pan prezes Borys, który jest bardzo ważną osobą, jeżeli chodzi o tworzenie polityki gospodarczej obecnej ekipy rządzącej, mówi, że trzeba by rozważyć możliwość wycofania się czy ograniczenia tych tarcz. Później słyszymy wypowiedzi z wewnątrz rządu, że będzie zmiana zasad tej tarczy, a więc rząd ma świadomość.
A z punktu widzenia obywatela, to co pani mówi, i tak obywatele w większości, jestem przekonany, nie mają świadomości, że istnieje ta tarcza i ona w jakimś sensie jednak osłania. Amortyzuje. Amortyzuje ten drastyczny wzrost cen, a w momencie zdjęcia tej tarczy no, byłby ten skokowy wzrost i inflacji, i przede wszystkim cen, bo ceny interesują obywatela, tak? Ile musi zapłacić za chleb, ile za masło, ile za cukier, ile za litr benzyny, ile za komorne, ile za energię elektryczną i tak dalej, i tak dalej. To jest codzienny chleb każdego Polaka, który po prostu na co dzień żyje z tymi swoimi problemami ogólnie znanymi. Także z tego punktu widzenia wycofanie tych tarcz antyinflacyjnych no byłoby w roku wyborczym no byłoby kolejnym bardzo poważnym elementem osłabiającym obóz rządzący, który i tak mimo tych wszystkich trudności jest dosyć teflonowy, bo proszę zobaczyć, że ciągle to poparcie jednak oscyluje lekko ponad 30%. I to jednak no, dużo mówi o nastrojach społecznych. Panie senatorze, a jak pan sądzi, czy nastąpi reset, czy wprost przeciwnie, jeżeli chodzi o te relacje z Komisją Europejską i kwestie Krajowego Planu Odbudowy? Ja sądzę, że są w PiS-ie ludzie, którzy muszą zdawać sobie sprawę z tego, że środki z KPO, a już w ogóle nie wspomnę o tych środkach z nowej perspektywy budżetowej, byłyby także dla PiS-u, jeżeli chodzi o tę sytuację wewnętrzną, ratunkiem. Bo nikt nie mówi, że one by zupełnie zlikwidowały problem, ale jednak bardzo by w tej likwidacji problemu pomogły. Wczoraj, jak wiemy, u marszałek Elżbiety Witek odbyło się spotkanie dziwne, dość tajemnicze, na które został wezwany także Zbigniew Ziobro, który idąc na to spotkanie jakby no, przez cały czas kontynuował tę swoją retorykę. Zła Unia, zła Komisja Europejska, Ursula von der Leyen nas oszukała, mówiłam o tym już 2 lata temu. Widać, że stanowisko Solidarnej Polski jest absolutnie nieprzejednane. Czy pana zdaniem szykuje nam się rząd mniejszościowy, rozpad koalicji i jednak próba dogadania się z Komisją Europejską, czy będziemy brnęli w tę obecną sytuację? No, widać wyraźnie, że rozważany też jest wariant taki, że pewne rozstrzygnięcia i zmiany ustawowe, no myślę tutaj przede wszystkim w obszarze szeroko rozumianego sądownictwa i praworządności, mogą być przegłosowane w parlamencie bez Solidarnej Polski. I taki wariant moim zdaniem jest szykowany. I w przeszłości zdarzało się tak, że Solidarna Polska w niektórych sprawach zachowywała swoje zdanie. No chociażby KPO, pani redaktor. No przecież dzięki poparciu Lewicy zostało to przegłosowane w parlamencie. Więc z tego punktu widzenia ja takiego wariantu nie wykluczyłbym. I widać wyraźnie, że tu jest szykowana taka opcja i wtedy po prostu, żeby wyimpasować czy wyizolować Zbigniewa Ziobro. Zresztą znamienna była wypowiedź wczoraj bodajże rzecznika rządu, który no, podkreślał, że nie są najlepsze relacje między Zbigniewem Ziobro a premierem Morawieckim. Przyznał to publicznie. Porównał to do takiego małżeństwa z rozsądku i małżeństwa z miłości, że to już nie jest etap małżeństwa z miłości, ale chociaż może powinno być trochę małżeństwem z rozsądku, no, w domyśle, bo wszyscy jedną łodzią płyniemy i jak ktoś za burtę wypadnie, no to stracimy większość. Ja mam wrażenie, panie senatorze, że płynie łodzią rząd, a my wszyscy w kapokach, a za chwilę może i płynąć będziemy obok tej łodzi. O czym, panie senatorze, może świadczyć fakt tego też, o czym mówi się w ciągu ostatnich kilku dni bardzo dużo. Ja pamiętam taką naszą rozmowę, bardzo dobrze ją pamiętam, kiedy pan, nie wiem czy to jeszcze było przed opuszczeniem Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, czy tuż po, jak pan zwracał uwagę na to, że bardzo trudno dostać się do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, do tych najwyżej usytuowanych w strukturach partii osób i że to powoduje daleko idącą frustrację wśród zwykłych, no, w cudzysłowie, parlamentarzystów i działaczy partyjnych. W tej chwili mamy informację o tym, że spółki Skarbu Państwa, właściwie ludzie w nich zatrudnieni, wpłacali znaczące kwoty na kampanię poszczególnych osób startujących między innymi do Europarlamentu w roku 2019. Oczywiście obóz władzy twierdzi, że tutaj prawo nie zostało złamane, bo kwoty jakieś tam dopuszczalne nie zostały przekroczone, no ale prawda jest taka, że ludzie zatrudnieni w spółkach Skarbu Państwa wpłacili 44% kwoty całej tej kasy przeznaczonej na kampanię wyborczą.
Czy to jest właśnie to, o czym pan także wspominał, że są tacy, którzy otrzymują posady w zamian za odwdzięczenie się partii w sposób merkantylny, nazwijmy to? No, opinia publiczna koncentruje się na tych największych spółkach i na tych najbardziej widowiskowych sytuacjach. No, one są w mediach. Ale pamiętajmy, że jeszcze do niedawna struktura organizacyjna partii była taka, że było 41 okręgów, tak jak jest 41 okręgów do Sejmu. No i w każdym okręgu był tak zwany baron, czyli szef struktur pisowskich. I teraz w niektórych wypadkach, nie mówię, że we wszystkich, ale w niektórych przypadkach, załóżmy, była taka sytuacja, że jest X-em jest szef okręgu, a Y-kiem jest jego znajomy. I X mówi do Y-ka, słuchaj, czy Y przychodzi do X-a i mówi, słuchaj, chciałbym być prezesem, tutaj taka niewielka spółka jakaś energetyczna jest na tym obszarze, nie z tych największych, nie z tych, z tych giełdowych, czy z udziałem skarbu, no taka jakaś tam, powiedzmy, o mniejszej randze. Chciałbym pójść. A ten X mówi, no dobra, to ja ci w tym pomogę, no ale pamiętaj, jak będzie potrzeba, to mi pomożesz. Ale oczywiście, oczywiście. I teraz na czym ta pomoc polega? No raz na takiej wpłacie, ale ona jest legalna i w tym sensie tutaj obrona jest taka, że no przecież zostały wpłacone, kwoty nie zostały przekroczone, były dobrowolne, nie ma twardych dowodów na to, że to nie były wpłaty dobrowolne, więc nie ma sprawy. Ale jest drugi obszar, o którym się nie mówi, mianowicie taki, że ta spółka często sponsoruje, czy tam jest życzliwa do tego barona, czy tych działaczy, czy aparatu pisowskiego, na przykład sponsoruje imprezy, które oni organizują, czy które oni wspierają. To jest kwestia złamania dobrych obyczajów, prawda? Tylko czy panie senatorze, ktokolwiek w PiS-ie się tym jeszcze przejmuje? Dobrymi obyczajami. Moim zdaniem nikt się tym nie przejmuje i widać wyraźnie, że to w pewnym sensie urosło do rozwiązań systemowych, ponieważ ten materiał w czarno na białym, no 22 osoby, które równe, no, aptekarsko równe po prostu kwoty wpłacają na dwie kandydatki i to mniej więcej w tym samym czasie, to nikt w to nie uwierzy, że to był przypadek i same te 22 osoby niezależnie od siebie wpadły na taki pomysł. Także to już wskazuje na takie rozwiązania systemowe. Panie senatorze, czyli rodzi nam się w Polsce oligarchia? No, pan Stanisław Kostrzewski, który był wieloletnim skarbnikiem PiS-u, no, coś takiego sformułował. To myślę, że to odpowiedź na to pytanie wymagałaby takiej oto refleksji, że mamy do czynienia niewątpliwie z hipokryzją i obłudą. Nie kto inny jak Jarosław Kaczyński mówił, do polityki nie idzie się dla pieniędzy. I podkreślał, że tutaj jak władza PiS-u będzie, to będzie skromność. Czy o tłustych kotach wypowiedzi pan pamięta? Odchudzam. Słucham? O tłustych kotach jeszcze były wypowiedzi, pamiętaj. Tak, były napiętnowania, pokazówki różne i tak dalej. Natomiast tak naprawdę po prostu stworzono system, no jakby to określić, no po prostu takiego swoistego TKM-izmu, tak? Ja już nie będę rozszyfrowywał tego skrótu. Myślę, że nasi teraz słuchacze... Teraz my, pamiętamy wszyscy. Tak jest. I ten system TKM-izmu, który był krytykowany za poprzedników obecnej władzy, dokładnie w tej chwili funkcjonuje, a nawet można powiedzieć, że wśpiął się na jeszcze wyższy szczebel i jest jeszcze, że tak powiem, lepiej zorganizowany i lepiej funkcjonuje. I jeszcze jedna rzecz, pani redaktor. Otóż trzeba brać pod uwagę też nastroje wśród działaczy szeregowych Prawa i Sprawiedliwości, gdzieś na dole, w powiatach, w gminach. Otóż jak oni widzieli, że ich kolega, z którym razem tam pracowali społecznie na początku, wspierali kampanię kandydatów PiS-u do samorządu, do wyborach parlamentarnych, kampanię prezydencką, robili to jako wolontariat, ideowo, a teraz jeden z nich został, nie mając nawet specjalnych kwalifikacji, dostał bardzo lukratywne stanowisko i nie... Nawet nie tylko, że nie pomaga w tych kampaniach, ale również nie czuje się zobowiązany do współfinansowania czy dokładania ze swoich wysokich zarobków, które niewątpliwie uzyskał dlatego, że jest związany z PiS-em, a nie dlatego, że miał przed objęciem przez PiS władzy w państwie.
I z tego punktu widzenia to rodziło frustrację, bo do mnie przychodzili szeregowi działacze, jak to jest, jest kampania, a X tam nic nie robi, nic nie wpłacił, albo wpłacił 2000, a zarabia 100 tysięcy, czy tam 80 tysięcy miesięcznie. I to też jest element, o którym się może mało mówi w tej debacie, taki, który na pewno działał na aparat partyjny do tego, żeby w jakiś sposób to usystematyzować, żeby właśnie takich głosów szemrania na dole nie było. Panie... Czy zminimalizować to szemranie? Okej, okay, no to teraz pytanie dotyczące tych sondaży, o których pan wspomniał, że co prawda Prawo i Sprawiedliwość może odrobinę traci, na pewno Prawo i Sprawiedliwości nie rośnie, ale w dalszym ciągu, oprócz jednego przypadkowego chyba sondażu, w dalszym ciągu jest na pierwszym miejscu. No to teraz pytanie, skoro te wszystkie rzeczy zauważają już szeregowi działacze, którzy mają no, siłą rzeczy jakieś korzyści z bycia w partii, to dlaczego pana zdaniem nie zauważają tego lub nie chcą zauważać lub nie robi na wrażenia to wszystko, co się dzieje, o czym mówimy, na wyborcach albo inaczej wyznawcach Prawa i Sprawiedliwości? No to jest cały szereg czynników. No pierwsza taka rzecz, no niestety, ale opozycja nie przedstawiła jakiejś alternatywnej wizji państwa, jakiegoś takiego szerokiego, chociaż hasłowego programu, co by się zmieniło, gdyby opozycja przyszła do władzy. I znaczna część wyborców, bo akurat rozmawiam bardzo często z wyborcami, to mówi tak, no tak, no ale jak nie PiS, no to kto? No tamci już byli. I nawet ci, którzy są zniechęceni do PiS-u, no to albo nie pójdą do wyborów i będzie pewnie taka grupa po prostu, ale nie jest to tak, że automatycznie przerzucą na jakąś konkurencję PiS-u polityczną swoje głosy, upatrując właśnie w tej konkurencji jakąś szansę dla siebie na przyszłość i widząc, że tu należy oddać głos. I to jest problem, z którym moim zdaniem opozycja się w tej chwili spotyka, która matematycznie oczywiście według tych wszystkich sondaży, gdyby zrobiła szeroką koalicję powyborczą, to ma większość w Sejmie, no ale tutaj PiS będzie cały czas mówił, no ale jaki program, jaka wizja. No i wreszcie kwestia też jednak przywiązania do pewnych wartości, do tradycji. PiS tu bardzo umiejętnie tak przedstawia, że opozycja to jest w gruncie rzeczy, rządy opozycji to jest w gruncie rzeczy otwarcie szerokiego frontu na rewolucję kulturową, na takie zmiany, których znaczna część Polaków po prostu nie chce i może lepiej zacisnąć zęby i głosować na PiS albo nie głosować przynajmniej na konkurencję, żeby tych zmian w Polsce nie było. No i takich i to by trzeba jeszcze szerzej oczywiście, bo tych przyczyn jest bardzo wiele. Nie mamy na to, czasu. Panie senatorze, tak to jeszcze jedna kwestia dotycząca zapowiedzi Szymona Hołowni, który ostatnio właśnie się zastanawiam, czy on próbuje na nowo jakoś zaistnieć w polskiej przestrzeni politycznej, czy rzeczywiście jest coś na rzeczy, bo on i jego ludzie od jakiegoś czasu mówią, że jest co najmniej 10 posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy są gotowi przejść na tę dobrą opozycyjną stronę mocy i w ten sposób mogłaby się ziścić idea czy też plan powołania rządu technicznego. Czy według pana wiedzy, jako byłego członka Klubu Prawa i Sprawiedliwości, rzeczywiście w parlamencie są obecni członkowie PiS, którzy są w stanie się przeciwstawić swojej dotychczasowej partii? Wydaje mi się, że bardziej jest to twierdzenie intencjonalne, to znaczy takie oczekiwanie, że właściwie na logikę powinna taka, no bo chodzi tylko, prawda, tak z punktu widzenia takiego czysto teoretycznego o 10 głosów, prawda? Więc wydaje się, że to przy tak dużym Sejmie to nie powinno być problemu i w takich nastrojach społecznych i takiej sytuacji kraju. Ale wydaje mi się, że tutaj ja nie słyszałem, żeby takie osoby były. Trzeba też pamiętać, że w środowisku Prawa i Sprawiedliwości takie osoby miałyby opinię zdrajców, że zdradziły po prostu. A to wśród wyborców, nawet którzy mają krytyczny stosunek do PiS-u, nie byłoby dobrze odebrane. Na pewno nie byłoby dobrze odebrane. I tu musiałoby się stać coś tak widowiskowo ważnego
i taki jakiś punkt zwrotny, który by dał taką legitymację dla tych potencjalnych 10, czy może 8, czy może 12 posłów, którzy zmieniliby swój pogląd na to, kto powinien w Polsce w tym momencie rządzić. I co do zasady, idea rządu technicznego to jest idea, która już właściwie od czasów COVID-u jest, tak? To chyba od maja 2020 roku, kiedy te zaostrzenia COVID-owe były, te słynne rozmowy, te kuszenie pana premiera Gowina, te dyskusje, które się wówczas pojawiały. No, to jest taka już pewna koncepcja, która ma swoją historię i różne etapy, bo już prawie była bliska realizacji, później się okazało, że nie jest tak bliska. Więc ja myślę, że tutaj bardziej jest to takie w tej chwili działanie o charakterze teoretycznym niż praktycznym. Natomiast jeżeli będzie taki punkt zwrotny, nie wiem jaki to miałby być, trudno sobie, nie chciałbym tutaj spekulować, ale jeżeli pojawi się taki punkt zwrotny, to ja bym takiej sytuacji nie wykluczył i wtedy rzeczywiście powstałby rząd techniczny, który miałby przygotować Polskę do wyboru w terminie konstytucyjnym. A widziałby pan ktoś jako premiera, widziałby pan kogoś jako premiera technicznego? Pani redaktor, jak się mówi o personaliach, to właśnie pojawiają się największe spory. Ja nie biorę udziału w takich rozmowach, więc nie mam wiedzy na ten temat. Rozumiem. I nie chcę tutaj recenzować, natomiast sądzę, że jak będą głosy, to jej osoba by się znalazła. O, to bez wątpienia. Wyścig o stanowisko to jest najbardziej popularny wyścig chyba w ogóle w historii świata. W związku z tym, co przy czym to jest, pamiętajmy, jedno głosowanie, bo to jest tak zwane konstruktywne wotum nieufności. Mhm. To jest w sumie proceduralnie znacznie łatwiejsze niż na przykład zmiana marszałka Sejmu, gdy tam od wniosku musi płynąć pewien termin i tak dalej. Są pewne procedury opisane w regulaminie. No ale nadal na razie, panie senatorze, musimy patrzeć na to, jak rozumiem, w sferze intencji i marzeń politycznych niektórych co najmniej. Tak jest. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Jan Maria Jackowski, senator. Dziękuję. Kłaniam się. Miłego dnia. Dobrego, spokojnego dnia. Do zobaczenia. I to wszystko w dzisiejszym Ekspresie Biedrzyckiej. Bardzo państwu dziękujemy za obecność. Oczywiście zapraszamy na jutro. Wracamy do państwa o godzinie 9. Państwa komentarze są cudne. Naprawdę. Czasem tak trafne, że chciałabym tutaj państwa mieć na żywo w studiu. Byłoby, myślę, bardzo, bardzo ciekawie. Dziękujemy za to aktywne uczestnictwo w naszej audycji. Jak to zabrzmiało? Staromodnie. W naszym programie wracamy, tak jak wspomniałam, jutro, także proszę o nas nie zapomnieć. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa, kłaniamy się bardzo nisko i bardzo ciepło państwa. Pozdrawiamy, do jutra.